Zbrojenie przynęty gumowej główką jigową. Niby prosty temat, choć część osób moim zdaniem mogłoby zrobić to lepiej. Najpierw przymierzam, w którym miejscu ma wyjść haczyk i zaznaczam sobie na gumie poprzez lekkie nakucie. Przeciągam haczyk. Celuję mniej więcej w którym miejscu ma wyjść i przekuwam do końca. Zobaczcie, haczyk bardzo mocno wystawiony jest i tak powinien wyglądać. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami i większość z nich właśnie w ten sposób zbroi gumę. Dla przykładu mam tutaj inną gumę, która jest uzbrojona standardowo, gdzie haczyk jest tylko lekko wystawiony. Zobaczcie, jaka jest różnica. Bardziej wystawiony haczyk to więcej zacięć, pewnych zacięć i mniej spadów. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, suba. Do zobaczenia, cześć.